Nasz klub filmowy nazywa się Amatorski Klub Filmowy Klaps. Nie jesteśmy towarzystwem filmowym, nie jesteśmy grupą filmową. To jest to kino, które jest niezależne, można powiedzieć amatorskie, ale spełniające wysokie parametry techniczne. Czyli, że produkty tego zespołu amatorów mogą zostać bez jakichkolwiek problemów przyjęte przez stacje telewizyjne. Mogą także po transferze przejść spokojnie na taśmę 35-metrową i być pokazywane w kinach. Określenie kino amatorskie jest bardzo nieprecyzyjne. Amator to jest miłośnik. Kino niezależne z definicji, zresztą definicji amerykańskiej, to jest kino, które jest realizowane poza wielkimi firmami i poza wielkimi wytwórniami filmowymi. I to jest koniec definicji. W latach 60., jak myśmy rozpoczęli działalność tutaj w klubie, na początku 70., jednym z pierwszych działań to było utworzenie, albo też nauczenie publiczności miejscowej odbioru kina amatorskiego. Kina, które w tamtych latach się zupełnie różniło od profesjonalnych produkcji. Powiem, były to filmy czarno-białe przede wszystkim, później było trochę kolorowych, i filmy pozbawione dialogu, czyli nieme filmy z ilustracją muzyczną, z jakimiś efektami, czasami z jakimiś offowymi wstawkami, ale zasadniczo nie były to filmy ze 100% dźwiękiem. Ja przeszedłem taki moment olśnienia. Otóż mój ojciec był malarzem, hobbystycznie malował obrazy. Nauczyłem się malować bardzo szybko. W trzeciej klasie szkoły podstawowej już malowałem farbami olejnymi. Po raz pierwszy, jak się pojawiłem w kinie, tutaj było takie kino Unia, kino 16-metrowe, klasyczne, takie bardzo kiepskie, techniczne. I koniecznie chciałem poznać źródło, jako że oglądałem tylko ten migocący ekran, chciałem poznać źródło tego właśnie światła, tego obrazu. Przyszedł kinooperator, to jest autentyczna historia i prawdziwa. Zabrał mnie przez latarką, zabrał mnie do tej kabiny projekcyjnej. I tam, jak wszedłem do tej kabiny, w takich schodkach, to zobaczyłem właśnie snop światła lecący z lampy projekcyjnej, wirujące te rolki, bębenek skokowy, który przesuwał, prawda, tą taśmę. No wszystko to stworzyło taki element olśnienia. Tak to zobaczyłem, zostałem dotknięty. Tak jak nawiedzony, powiedzmy, o coś takiego, anioł zszedł i mnie dotknął, powiedział, tutaj, to jest twoje przeznaczenie. No i tak już zostało. Pewna grupa młodych ludzi, która pracowała wtedy w cukrowni, w zakładach mechanicznych, to byli ślusarze, elektrycy, była zainteresowana filmem, no bo przy śniadaniu myśmy tam dyskutowali. Zaproponowałem, że zorganizujemy się w klub filmowy i 10 czerwca 1969 roku było pierwsze zebranie organizacyjne i na tym zebraniu organizacyjnym powstał Amatorski Klub Filmowy Klaps. Natomiast od września rozpoczęliśmy bardzo intensywne już szkolenie. Zaproponowałem realizację filmów artystycznych, czyli bardzo wysokie kryterium. No nie jakichś drobnych takich migawek, tylko od razu ambitnych filmów artystycznych. Program artystyczny był właściwie źle przyjęty przez wszystkich, można by powiedzieć, na początku. Ale myślę tu przede wszystkim o tak zwanym organ założycielski, to się tak kiedyś mówiła, Rada Zakładowa nie bardzo widzieli możliwość powstania jakichś ambitnych filmów, które nie są tylko zwykłym, prostym zapisem, ale są jakimś apelem, jakimś przekazem, jakąś formą wypowiedzi osobistej, autorskiej. Takich filmów się tu nikt nie spodziewał. Mało tego, te filmy realizowane od początku w formie dokumentalnej, nie tylko fabularnej, były jeszcze większym zagrożeniem dla mecenasów. Zapis doraźny jakiejś imprezki czy czegoś, no, ma wartość taką kronikarską, dokumentalną. Nie penetruje człowieka, nie dotyka jego problemów. Nie szuka, co mu w duszy gra, jak to się mówi. Te filmy, które powstały, no, wywoływały różne reakcje, nie do końca takie, jakie byśmy sobie życzyli. Nawet nas to zaskoczyło troszeczkę na początku, że te filmy są po prostu postrzegane tak źle, powiem na wprost, choć były to niewinne w relacjach dzisiejszych historyjki i zdarzenia, które można było właściwie pokazać przedszkolakom.
Była inna mentalność. Tu muszę powiedzieć, że 40 lat później niewiele się zmieniło. Na pewno był to jedyny klub, jeszcze dodatkowo działający na wsi. W tamtym czasie nie było w ogóle prawie klubów na wsi. Środowiska bardziej, nazwijmy to, postępowe czy wyzwolone, na przykład środowiska akademickie w dużych skupiskach, w dużych miastach, gdzie także funkcjonowały kluby filmowe, zresztą bardzo dobre, ale nie podjęły tego typu działań, bojąc się między innymi bardzo ostrej krytyki, bardzo ostrego nietolerancji ze strony, prawda, wszystkich praktycznie dookoła. Film podziemny, awangardowy zaistniał w Chybiu. Underground polskiego kina jest w Chybiu. To są lata 70. Dla nas to było w miarę normalne. Jak już powiedziałem, nie epatowaliśmy jakąś taką wulgarnością. O seksie się nie mówi, seks się robi, seks się odbywa, seks jest na ekranie. Większym wyzwaniem dla twórcy w kinie niezależnym jest odwaga mówienia prawdy i bycia sobą. I to niezależnie od gatunku, czy w dokumencie, czy w fabule. Najważniejsze jest to, żeby być, że trzeba dysponować wolnością własną w punkcie wyjścia. Czyli jak ja przystępuję do robienia filmu, a od razu sobie zakładam, że tego nie zrobię, bo teściowa się obrazi, a tego nie, bo proboszcz to będzie źle widział, to lepiej nic nie robić. To siąść przed telewizorem. Autor, który ma coś do powiedzenia, musi w tym filmie, oczywiście nie chodzi o to, żeby pod postacią własną, musi w tym filmie być, w każdym ujęciu. Istnieje zapotrzebowanie na kino niezależne. Istnieje ono na tej zasadzie, że z założenia, choć nie jest to zawsze realizowane, kino to powinno być kinem odkrywczym, odważnym, dość swobodnie poruszającym się na skrajnych obszarach problematyki, którą na przykład film, ten duży film, nie odważy się w tym obszarze poruszać, bowiem istnieją całe przestrzenie, które się określa takim tabu, które po zniesieniu cenzury także w Polsce nie funkcjonują. Czyli są obszary tabu, mimo że oficjalnej cenzury nie ma. Pewne formy telewizyjne, pewne formy prezentacji na różnych portalach rozmieniają na drobne jakieś poważniejsze próby, czy ambitniejsze jakieś filmy. Ale trzeba robić, trzeba. Ważne, żeby iść, jak mówi Kieślowski. Ważne, żeby iść. Z Kieślowskim spotkanie w 76 roku to już jest 7 lat klubu. Czyli ten klub miał już swoją renomę, swoją markę. Byliśmy już firmą. I najciekawsze spotkanie, bo tych spotkań było kilka, to oczywiście było spotkanie, gdzie Kieślowski doszedł do wniosku, bo on na początku miał trochę inne spojrzenie na to. Wydawało mu się, że taką małą amatorską kamerą niemą nie można nic specjalnie ważnego powiedzieć. Bo on już miał cały sztab operatora, dźwiękowców, ludzi, prawda, i można było wtedy nawijać. I się okazało, że można za pomocą tej malutkiej kamerki opowiadać rzeczy równie ważne, co w tym dużym, pełnometrażowym filmie fabularnym. Od tego czasu przeszedł na stronę takiego właśnie ruchu filmowego, amatorskiego, także był jurorem później na paru festiwalach. I tak powstał Amator. Amator, historia w dużym stopniu wzięta tutaj z nas, zresztą premiera odbyła się w Chybiu 29 września. W 1979 roku i była wydarzeniem. No film to dzisiaj jeden z najważniejszych filmów polskiego kina. O stawaniu się artystą, o cenie, jaką się płaci za to. Chwilę przerwy.
W latach 70., 80. Polska była gigantem filmowym. Federacja Amatorskich Klubów Filmowych, takie stowarzyszenie, które skupiało kluby filmowe do 90. tam któregoś, drugiego roku chyba, skupiało w swoich szeregach ponad 300 klubów filmowych. W pierwszych jakichś takich założeniach niewątpliwie państwo, czyli system, myślało o tak zwanym zagospodarowaniu czasu wolnego, czyli pracownik, robotnik po pracy i tak dalej, żeby się nie nudził, albo żeby nie miał pomysłu na jakieś inne rzeczy, to że powinien coś uprawiać, jakieś hobby. Stąd były ogromne ilości rozmaitych sekcji modelarskich, plastycznych, wokalnych, muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Tych 8 tysięcy ludzi, którzy było związanych w tych klubach, miało własne widzenie tego swojego ogródka, tego swojego podwórka, własne widzenie też kraju. Był to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa, gdzie można było kanalizować pewne niepoprawne polityczne myślenie, gdzie można było odetchnąć szerzej. To było tylko bardzo wąskie, elitarne towarzystwo. Tych filmów się nie rozpowszechniało. Te filmy nie istniały poza żywotem festiwalowym. Na festiwalach, owszem, te filmy były prezentowane, były pokazywane. Były pełne sale festiwalowe, nie tak jak teraz jest na różnych festiwalach niezależnych. Jest pusto. Myśmy niczego tutaj nie mieli do ukrycia. Filmy o tej matce erotycznej były już z punktu wyjścia filmami zapalnymi, ale nie wywołały reakcji Kościoła, co jest dziwne dla niektórych. Tylko czynników partyjnych, którzy uważali, że słynna egzekutywa, na której poinformowano mnie, że treść i forma filmów realizowanych w socjalistycznym zakładzie pracy nie odpowiada polityce w tym zakładzie. To po prostu było wspólną realizacją, wspólnym kreacją, wspólnym działaniem i nie wnosiło żadnych elementów jakiejś pornografii czy jakichś dziwnych zachowań nieetycznych, niemoralnych. Myśmy po prostu opowiadali o świecie, używając ciała jako kreacji. W tym klubie nauczyli się wszyscy patrzeć obiektywem, nauczyli się patrzeć obrazem, kamerą, sprzętem, czyli nauczyli się kadrować, widzieć świat w pewnym wąskim kącie widzenia, prawda? Nie było to na tyle już szerokie, bo w szerokim oglądzie nie możemy się skupić na szczegółach. Więc każde spojrzenie przez kamerę jest sygnowaniem tego świata moją osobowością artysty. Czyli ci wszyscy ludzie stali się artystami. Czyli jak w filmie o mnie, sentyment nad ziemią się unoszą. Żeby przekazać niuanse psychiki człowieka, jego wewnętrzne rozdarcia, pęknięcia, potrzeba bardzo dobrych aktorów. No i ja próbuję tych aktorów znaleźć. Ja sobie wymyśliłem w 15 fotografiach Rutka i tego Rutka Piotr Machalica stworzył. Smutnego, zagubionego, dotkniętego niemocą, problemami alkoholowymi i tak dalej. On mi stworzył tą postać, którą ja napisałem. Ja wymyśliłem, a on ją oblekł w ludzkie ciało. Ubrał go w ręce i nogi, w garnitur, w teczkę, z którą chodzi. Ma jego oczy, jego spojrzenie, jego smutek. Do tego potrzebni są aktorzy zawodowi, bo oni mają odpowiedni warsztat, mają odpowiednie przygotowanie, mają osobowość. Uprawiam takie kino osobne, niezależne, kino, które jest moim osobistym zapisem czasu, który mija. I to kino na przestrzeni tych lat razem ze mną się stało dojrzałe, starzeje się. To kino razem ze mną przeżywa ten okres, jaki jest mi dany tu na świecie. Po tym olśnieniu już wiedziałem, jaką mam iść drogą. Było tylko trzeba iść. Cel był wytyczony, jasny, trzeba tylko było iść, no i idę.
I to jest wielkie szczęście dla człowieka, który jest osamotniony, zagubiony, sponiewierany ideologicznie, światopoglądowo, nakręcany na lewo, na prawo i środkiem. I ten człowiek jest zagubiony, on nie wie, czy ma być dobrym, czy ma być mniej dobrym, czy ma być doskonałym. Szuka swojego miejsca na ziemi. Ja to miejsce bardzo szybko odnalazłem i robię wszystko, żeby wypełnić ten swój czas. Czas, który jest zapisany filmem w różnych formatach, ale generalnie jest zapisany obrazem.